Gabriela Muscała, aktorka, scenarzystka, reżyserka na festiwalu z filmem Fin del Mundo, Koniec Świata. Tak. No właśnie, filmem absurdalnym, surrealistycznym, nieoczywistym, ale filmem, w którym chyba odnalazłaś się świetnie. Tak, to jest akurat ta forma, w której ja czuję się jak ryba w wodzie. Ja bardzo lubię dramat, lubię komedię, ale najlepiej czuję się w tragikomedii. I jako aktorka, i też jako osoba pisząca, moje sztuki też są tragikomiczne. I tutaj te światy moje i Piotra pięknie się spotkały, chociaż jego jest tak oryginalny, tak inny, że jest absolutnie nie do podrobienia. I myślę, że nie ma takiego reżysera jak Piotr Dumała. Zresztą to nie jest wasze pierwsze spotkanie. Tak, drugie. Pierwsze to było Ederli parę lat temu. I ja uwielbiam to, w jaki sposób Piotr patrzy na świat. Nie mówiąc już, jak pracuje z aktorami. To jest druga osobna historia, z jaką niezwykłą czułością, delikatnością prowadzi nas przez ten swój świat. Ale to, jak opowiada, to, że opowiada o tak bolesnych sprawach dla świata, dla poszczególnego człowieka. W takich małych, prywatnych końcach świata. Tak, dokładnie. O takich mikro końcach świata i makro końcach świata. Właściwie tam to mikro z tym makro się spotyka w tym jego filmie, bardzo boleśnie. Ale też właśnie niesamowite jest to, że opowiadamy o rzeczach trudnych, a cała sala śmieje się i takie było założenie Piotra, ponieważ ten świat tonie w absurdzie, a absurd to jest coś, co ja uwielbiam i co myślę nie wszyscy widzą w otaczającym nas świecie. A co daje tobie ten absurd? Czasami absurd mi daje, jako pamiętam, poczucie absurdu dawało mi szansę, żeby przetrwać, jak byłam dzieckiem. I na przykład mieszkałam z babcią, która chorowała na Alzheimera i która nam sobie i całej rodzinie niszczyła życie, bo osoba, która choruje na Alzheimera jeszcze w takiej postaci, jaką miała nasza babcia, czyli agresywnej, właściwie determinuje życie całej rodziny. I pamiętam, że ucieczka w absurd, w poczucie absurdu, w widzenie tego absurdu w jej chorobie, ucieczka w śmiech, nie, broń Boże, obśmiewanie jej, ale śmiech taki oczyszczający. Potem to się przekształciło w sztukę, którą z moją siostrą napisałam, inspirując się babci monologami. Ale to widzenie dramatu, absurdu w dramacie jest ratunkiem czasami dla nas, żeby nie oszaleć, nie zwariować. A w ogóle widzenie absurdu w świecie pozwala nam i w swojej, jakby nie tylko w świecie, ale w nas, my też jesteśmy pełni absurdu, pozwala nam po prostu troszkę go lżej przeżyć. No właśnie, lżej przeżyć, tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których dużo trudności się dzieje. Tak. I też mam takie wrażenie, bo film kręciliście przed jeszcze wojną. Tak. I właśnie, tam też ten motyw się pojawia. To jest niesamowite, że Piotr to przewidział wszystko. Że to jest wręcz takie profetyczne, prawda? Tak, że no jakaś tam intuicja, intuicja nim powodowała, myślę, trzeba by jego zapytać, jak to, skąd on to wszystko wiedział. Skąd wiedział o tym, że o tej izolacji, o tym Putinie, który tam gdzieś się pojawia, on się nie pojawia wprost, ale dosłownie, bardzo... Dosłownie, ale znowu. Tak, tak. To jest niesamowite, że wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tym z ekipą, że tak wiele przewidział Piotr w tym filmie. Ale ja mam nadzieję, że, bo dzisiaj nie mogę być na pokazie, że widz będzie się też świetnie bawił. Bo... Ja mam właśnie też takie poczucie, że ten absurd jest kluczowy i taki ważny, żeby przeżyć, żeby to wszystko nie było takie wprost, żeby to nie było takie ciężkie, tylko w lżejszą formę ubrać coś właśnie bardzo ciężkiego, co pozwoli przetrwać może. Tak, ja uważam, że w ogóle śmiech otwiera ludzi, dlatego tragikomedie mają taką siłę, bo w tragikomedii na początku się śmiejemy, a śmiech otwiera. Śmiech czyni nas tak jak pies, który się kładzie na plecach, jest bezbronny, bo się czuje bezpiecznie. Śmiech powoduje, że czujemy się bezpiecznie, bo jest nam dobrze i fajnie i się otwieramy. A wtedy to co ma boleć, to co ma nas poruszyć, porusza nas dużo mocniej.
bo jesteśmy otwarci. Więc na tym polega siła tragikomedii. No właśnie, mówisz też, że lubisz w tej tragikomedii, w tym nurcie tworzyć. A propos twojej twórczości, już niedługo na warszawskim festiwalu filmowym premiera debiutu reżyserskiego, tak. Błazny, projektu stworzonego, zresztą co ja będę mówić, jakiego projektu? To jest film, no mamy tak spektakularny start z filmem, że ciągle jeszcze nie mogę wyjść z jakiegoś szoku, takiego szczęśliwego szoku. Że nasz film dostał się na ten tak wspaniały festiwal i że tam będziemy mieć swoją premierę. To jest film, nad którym ja już od 4 lat pracuję. Film, dyplom studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Projekt, do którego zaprosił mnie Mariusz Grzegorzek 5 lat temu, proponując mi, żebym nakręciła ze studentami szkoły filmowej film, tak jak działo się od iluś lat, od kiedy Mariusz był rektorem. On zapoczątkował i później co roku powstawały filmy, które były dyplomem filmowym. I to jest bardzo logiczne. To jest filmowa szkoła i do tej pory były same teatralne debiuty, a teraz od iluś lat są też filmowe i to jest naprawdę super, że młodzi mogą debiutować w filmie. Ja przyjęłam z ogromną radością to zaproszenie i taką metodą pracowałam nad tym filmem improwizacji, z których powstał scenariusz. Akurat materiały zebrałam w momencie, kiedy przyszła pandemia, więc ta pandemia dała mi możliwość, żeby to napisać scenariusz, bo nie miałam przedstawień, nie miałam zdjęć żadnych swoich, jako te też pojawiła przede wszystkim pracuję jako aktorka. Można było bardzo dobrze wykorzystać. Więc napisałam scenariusz, później powstały zdjęcia i teraz trwają ostatnie szlify już nad dźwiękiem, nad już no, naprawdę takie ostatnie dotknięcia pędzla, jak to się mówi. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, bo to jest opowieść o świecie, który jest mi najbardziej znany, o aktorstwie. Ci młodzi ludzie grają, są studentami Wydziału Aktorskiego i grają studentów Wydziału Aktorskiego. Broń Boże, nie grają siebie. Grają postaci, które fantastycznie wykreowali podczas improwizacji. Ja przyniosłam historię, którą nosiłam gdzieś w głowie od dawna z myślą, że mam taki pomysł na świetny film dla młodych ludzi, ale jakoś w ogóle mi nie przyszło do głowy, kto by chciał go zrobić i gdzie ja bym mogła zadebiutować w ten sposób, więc ta propozycja Mariusza Grzegorzka, szkoły filmowej, bo Szkoła Filmowa w Łodzi jest producentem tego filmu, spadła mi z nieba i to jest opowieść o młodych aktorach, którzy wchodzą w zawód aktorski, zderzają swoje marzenia, wyobrażenia na ten temat z rzeczywistością, często niestety brutalną w tym zawodzie. Jest to też film o tym, jak oni się gdzieś tam walczą o swoją niezależność aktorską, ludzką przede wszystkim. Jakie to jest ważne. Jakie to jest ważne i przede wszystkim jest to opowieść o tym, jak naprawdę trudny i skomplikowany jest to zawód. Bo wiele osób myśli, wy to macie fajnie i mówi wprost. Wiele razy słyszałam, wy macie świetny zawód, potańczycie, poskaczecie, powygłupiacie się i jeszcze dostajecie za to pieniądze. A to tak nie jest i myślę, że każdy, kto zobaczy ten film, będzie miał taką refleksję, że film jest tak skonstruowany, że jest właściwie pod warstwą fabularną, gdzie jest i kwestie są romansowe, miłosne, jakieś tam skomplikowane relacje jak w życiu. Jest kryminalny wątek, bardzo mocny, trzymający w napięciu. Nie chcę za dużo zdradzać, natomiast tak naprawdę jest to historia w warstwie takiej pod spodem o budowaniu roli i o tym, jak ciężką pracą jest dotarcie do prawdy postaci, jaką się tworzy. I to wszystko, czego może nie widać, słyszę tutaj łączenie się form, wielu form. Tak. I też mam takie poczucie, że w swoim zawodowym życiu te formy się tak łączą, bo jest i teatr, i film, i scenopisarstwo, i reżyseria. I właśnie,
czy to połączenie daje Tobie taką rzeczywistą radość i satysfakcję? Czy to jest to? To jest taka pełnia? Tak. Znaczy, ja właściwie wszystko, co się w moim życiu zdarza zawodowym, przychodzi gdzieś tam naturalnie. Mhm. Ja zawsze myślałam, kiedy zaczynałam grać, myślałam, że będę tylko aktorką, mhm. że nie chcę mhm. nic innego robić, mhm. ale całe życie pisałam i piszę do tej pory dziennik od 15 roku życia. W pewnym momencie pojawiło się pisanie sztuk z moją siostrą. Napisałyśmy 5 sztuk. Potem przyszedł scenariusz mhm. Fugi, który gdzieś tam temat, który przypadkowo zobaczyłam w telewizji, tak mnie niesamowicie zafascynował, że postanowiłam napisać scenariusz. Premierę mieliśmy w Cannes, więc gdzieś mhm. potwierdziło się to, że miałam rację, że to mhm. jest niesamowity temat i że warto mu poświęcić kawałek życia. Teraz ten film, który też chodził w mojej, miałam go w głowie od lat i nagle się zdarzyło, że dostałam propozycję zrobienia go, zrealizowania go w szkole. Więc to wszystko się tak zdarza. Reżyseria teatralna, czyli mój debiut teatralny reżyserowania w teatrze zdarzył się, bo Małgosia Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego, zobaczyłam egzamin, który wyreżyserowałam właśnie w szkole z improwizacji i powiedziała, ja chcę, żebyś u mnie zrobiła sztukę. Także to wszystko się tak wydarza się samo, przychodzi wtedy, kiedy ma przyjść. Ja się na to po prostu otwieram, ale bywa też, że na przykład ktoś widzi film według mojego scenariusza i proponuje mi napisanie scenariusza do jakiegoś filmu. I ja słucham, rozmawiam, ale czuję, że to nie jest mój temat, że to nie jest o tobie. Tak, a ja nie jestem, jakby moim pierwszym zawodem nie jest scenariopisarstwo. Jestem przede wszystkim aktorką, a piszę, bo z potrzeby serca i z jakiejś takiej też idę za intuicją, która mówi mi, że to jest temat, który ja chcę robić, o którym coś wiem i tak dalej. I w momencie, kiedy czuję, że coś miałabym zrobić na zamówienie, a co nie jest moim tematem, po prostu przepraszam i mówię dziękuję za zaufanie, ale w tym momencie ja sobie nie ufam, że mogłabym oddać coś, co by było satysfakcjonujące. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Wiem, że masz zaraz kolejny wywiad, ale ja tak ostatnio na koniec każdego wywiadu staram się zadawać to pytanie. Jeżeli się zgodzisz, to Tobie też zadam. Czego ja bym mogła Tobie życzyć? Życz mi, żeby to wszystko było i działo się w przyszłości z każdym kolejnym dniem, tak jak się dzieje teraz. Do tego z całego serca Tobie życzę i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszamy na Fin del Mundo i na Błaznów. Premiera dziękuję. Na Warszawskim Festiwalu Filmowym już w październiku. Pięknego dziękuję. Dnia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.